Lecimy w górnym prawym rogu. Max Pax, duński księciunio tak zwany, z teamu Sidestorm Gaming. Dalej nie wiadomo jak wygląda, ale wiemy, że świetnie gra protosami. No i z drugiej strony, wybraniec dzisiejszej polskiej społeczności. No oszukał przeznaczenie, naprawdę. Pokonał Skirosa, pokonał Reynora grającego Zergiem. Bo Reynor czasami grywał innymi rasami w Open Cupie, ale dzisiaj grał Zergami i ma na go pocisnął, także... I to jeszcze w naprawdę ładnym stylu. A szkoda, że tego pojedynku nie widzieliśmy w sumie od początku. Także tak, przeszło to. No ale czasami tak jest. Spirit za to niestety był pokazywany, ale on z kolei poległ na Hero Marina. Ale miejmy nadzieję, że to tylko takie chwilowe było, bo pierwszą mapę zagrał super. Jeszcze się doskilluje. Ja ci muszę powiedzieć, że ja muszę ogarnąć te patch noty, bo ja w ogóle ich nie czytałem i teraz tutaj widzę, że Bainig już nie mają plus 2 na light na upgrade'ach i to jest absolutny dramat. No tak, biedni Zergowie nie mają szans. No, dokładnie. Popatrz na te wszystkie turnieje w roku wygrane przez Protossów. No. Panie, po prostu jednego, gra jak, jak Seral, no Jezu. Tak, Max Pax Grzelmana gra jak Seral. No. Zmień raz, ale... weź kredyt. No. Ej, tu jest Proxy Robo. Weź kredyt. Ojejku. Także... Proxy Robo od... od many, tak? Okej, dobra, bo mi się tak kolor, że się akurat ktoś zmienił kolorek i ja nie ogarnąłem. O, no i zauważy niestety, także lipa. No tu jest też gateway w drodze. Ale, no i teraz pytanie brzmi w sumie, jak Max Pax zareaguje, nie? No mają, on robi ekspansję, tutaj jest jakaś jedna adeptka, no adeptka nie jest zbyt dobra w niszczeniu pylonów, więc to też taka trochę bieda. No ale ciekaw jestem. Okej. Okay. Adeptka, jak widać, idzie się pozbyć proby. Ta proba nie musi tutaj niczego robić. Bo mana pewnie asekuracyjnie chciał tutaj mieć możliwość postawienia pylona. No dobra, mana olinuje Max Paxa, który jak zwykle robi ten swój Stargate i szybką ekspansję. Teraz adeptka na adeptkę, więc ciężka batalia, ale mana ma też drugą adeptkę. No dobra, to będzie presja dość intensywna z przejściem... O, i to jest pełna barykada też many. Z przejściem w jakiś blink zapewne, Forgate blink pewnie. Tak, 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 i teraz presja. No nic, zobaczymy. Jest potencjał. Ale nie mam pojęcia oczywiście, czy ma na tym wygra, bo zdarzało się wygrać i zdarzało się przegrać z tym buildem na Max Paxa. No, no. No to już jest Void Ray, nie? Więc jak Max Pax dobrze wymikruje swoje proby, no to raczej to nie będzie miał zbyt dużych strat, bo ten Void Ray to raczej tutaj wszystko skiśnie dosyć prędko. Można to podnieść oczywiście, no dokładnie tak, i w zasadzie sobie już pójść. No i jakby z Stalkerami to tak nie za bardzo będziesz w stanie cokolwiek zrobić na Void... Znaczy... No okej, okay, no trochę może przesadzam, jakby Stalkerami jak najbardziej jest w stanie tego Voidraya zestrzelić, tylko jak już są dwa, no to już się zaczyna robić bardzo nieciekawie, nie? Zwłaszcza, że... zwłaszcza, że Max Pax ma ekspansję naturalną, więc tu mana musi wywrzeć jakiś pressing i to mocny, no 4 Stalkery na 2 Voidy to tak... no w kratkę to widzę. Niestety. Max Pax wysłał cień, więc nie mógł zablokować cieni cieniem. I do naturala może? Dobra. No mana na razie podgryza, oczywiście finalne, takie główne uderzenie będzie w momencie, jak zakończy blinka. No a do końca tego blinka jeszcze ładnych kilkadziesiąt sekund, jakieś około 60, chociaż jeszcze Chronobus będzie to skracać. No i atakujemy. No. Ej, w sumie całkiem ciekawa sytuacja, bo on wymusił tego. Wymusił jeden super beam, nie? Aha. Także nie jest najgorzej. Tutaj probów troszeczkę, w sumie nawet padło, 4-5, całkiem najgorzej wyszło z tym harasem. Znaczy, no wiadomo, że to nie jest jakby nie wiadomo co, tylko że tu są już 3 Voidy, nie? Więc ja to ciężko widzę. Zwłaszcza, że tu są te, że, przepraszam bardzo, że jest kanon i jeszcze jest drugi Shield Battery, który jest, ma pełno życia. Dokładnie, i za sprawą tego kanona, Max Pax dopiero co zniszczy tutaj Obserwera, więc mana ma też trochę problemy z ustaleniem, gdzie jest jakieś dobre miejsce do ataku, więc no jest trochę problematycznie. Zobaczymy, no jeszcze na pewno jest jakaś mała nadzieja, że ataki many przyniosą skutek, zwłaszcza, że Max Pax zupełnie nie był tutaj ustawiony do obrony. No i fajnie, bo można, tak jest, z kanona też rozwalić, spoko, obiecująco. No i oczywiście dalej atakuje, jest ofensywny blink Grzegorza, Warpism żyje, dobrze jakby teraz podnosił atakowane Stalkery, fajne mikromany i jeszcze jeden Void Ray i to się może jednak udało. Jedziemy, oh jedziemy. God. Co za Grzegorz. No, tak, no ale tylko jeszcze teraz zestrzelić wszystkie Stalkery, bo to one tutaj najwięcej obrażeń zadają. Bardzo ładnie mikruje w ogóle jeszcze do tego, nie dość, że ma blinka, to do tego jeszcze właśnie ten, ten Warpism bardzo ładnie też pomagał. Wyglądało to naprawdę świetnie, no muszę przyznać, że tak...
Ja wiedziałem. Ja byłem cały czas dobrej myśli, Igor. Nie wiem jak ty, ale no przecież to wszystko poszło tak, jak myślałem, że pójdzie. Jestem w szoku, że Mana to tak ugrał ładnie, ale doskonale, doskonale. Ładny build. Siadło perfekcyjnie. Dobra, tak. Ruszamy. Mapa Alcyone swoją drogą, także Mana na niebiesko i Max Pax na czerwono. Mana tutaj już swoją probą przyjechał, blisko bazy rywala. Ciekawe, czy ma jeszcze jakiegoś innego ciekawego Olina, żeby go pokarać. Podoba mi się, że Mana nawet nie sprawdza, nie? On... Po co? Mm-hmm. Po co, na co on ma sprawdzać? Jak wiadomo, co zrobi Max Pax. Także od razu go będzie cisnąć, czy nie? A, już myślałem, że tu będzie proxy budowane. A po prostu Mana wjeżdża, sprawdza. Tak. W sumie to by była beka, jakby zrobił drugie proxy. Taki trochę mindgame by był, nie? Że... Wiesz, Max Pax mógłby nie czuć, że dwa razy to samo Mana będzie robił. Znaczy, w sensie to nie jest dokładnie dwa razy, no to może być inny po prostu rodzaj jakiegoś proxy. Ale chodzi jakby o podejście do gry, nie? Że jakby nie gramy super długo, ja tutaj będę się cisnął od samego początku i Max Paxa mogłoby to trochę zbić z tropu. No teraz widzi tego proba, więc raczej wie, tak jak mówisz, może poczuje, że tutaj nic się nie dzieje. No i oczywiście Mana też tam swoje rzeczy robi, nie? Tylko że on to wszystko nagrał w mainie, nie? A Max Pax gra w naturalu. No i do tego jeszcze tutaj próbuje mu blokować tego Nexa. Kurczę, no dobra, blokowanko jest. W ogóle tutaj jeszcze doczytałem od Armando i od... O, zgubiłem ksywkę, kurczę. O Mana. O okularkach. Armando. I jeszcze Darkaster też z tymi okularkami i z tym blokowaniem świateł. Mówią, że legit. Ja no wiem, że coś w tym może być, ale na razie testuję, dużych zmian sam nie czuję. Są na pewno osoby bardziej mniej podatne, ale fajnie, że dajecie feedback, to jak tam u was się sprawdza. Te okularki są do jakiegoś tam... Blokowania światła do... niebieskiego, tak. A, bo ja myślałem, że to jest jakiś cosplay tego typa z Las Vegas, co oni tam jarają w tym filmie bardzo dużo. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Wow, okej, dobra. Las coś tam, Palmas Vegas, tak. Może, nie wiem, Las Palmas... Nie, to było co innego, ale pisali wielokrotnie na czacie, tak. Nie, ja po prostu sprawdzam, czy coś mi poprawi, wiesz, sen i takie tam rzeczy, bo ostatnio się tak w to wdrożyłem mocno, to sobie patrzę. No więcej sprzętu niż talentu, no żyję z tą... To jest moje motto życiowe ostatnio, no. A spokojnie, moje jest dokładnie takie samo, nie? Dodatkowo jeszcze fake it till you make it. Także no, to jest niesamowite, że w mojej firmie płacą za to, co ja robię, bo ja bym tego pracą nie nazwał, ani efektami jakiejkolwiek pracy, no ale wiesz. W każdym razie pozdrawiam mojego szefa, pozdrawiam również te centry, które no nie za bardzo będą w stanie obronić orakle, no i dokładnie tak, oba chyba padną. Ej, to jest dosyć niestety droga strata, bo to jest 200 gazu, więc Mana na pewno nie jest zadowolony. No, to wyszło bardzo źle. Ej, w ogóle Mana nie ma dużo późniejszego Nexusa, w zasadzie kończy się w tej samej chwili. Co więcej, ma 2-3 proby więcej, więc jest jako tako. Ej, w ogóle ciekawe, nie? Że Mana zrobił Twilight i chwilę potem Stargate'a. To jest mega nietypowe. Nie wiem w sumie nawet, jak to o co chodzi, ale zobaczymy. A, no i teraz niestety urwał trochę Max Pax. No już teraz ekonomia wcale nie wygląda trochę lepiej dla Grzegorza. Niestety. Niech ktoś dzisiaj powstrzyma Grzegorza, tego szaleńca. Podoba mi się. Nie no, jest pewne poruszenie. Jest pewien szok. Szok i niedowierzanie, dokładnie. No podwójne orakla, tutaj jeszcze te Stalkery idą, zaraz zobaczymy, co zrobią. Jest Stargate w ogóle ze strony Many, który jest taki dosyć, ja bym powiedział, że późnawy. Czy on chce zrobić po prostu jakieś, nie wiem, jednego Feniksa? Czy coś? No jak na razie robi Dark Shrine'a też, więc... Jakby, no dokładnie tak zrobił, robi jednego Feniksa i ja mi się wydaje, że tutaj głównie chodzi o to, żeby on po prostu odepchnął te wszystkie orakle. Czy było takie, okej, dobra, nie patrz tutaj, co ja robię, w ogóle nie masz mieć wizji i tego typu rzeczy. No 3 Starkele kontra 4, to mi się wydaje, że, o nie, jednak jest już czwarty, okej, no ale on tu zaczyna tracić proby, więc też nie jest idealnie. On nie chce dopuścić do tego Dark Shrine'a, dopóki się Feniks nie wybuduje, to jest bardzo ciekawe tutaj. Bardzo fajna dynamika tej rozgrywki, muszę przyznać. O, jeszcze wygra tą batalię, nice. O kurcze, rety, taborety. Proby niestety są tracone. Najgorzej jak Max Pax teraz poleci w dół i się do wszystkim dowie, bo tak naprawdę jedyna szansa Grzegorza, żeby ugrać tę mapę, to już chyba faktycznie mroze Dark Templar. Ale teraz świetną robotę potencjalnie może wykonać Phoenix, bo jak pozbędziemy się Oracle, to one nie rzucą Revelation, więc Dark Templary nie zostaną wykryte, a chyba innej detekcji nie ma Max Pax. Także jest potencjał. No, chociaż ta jedną Oracle chce zniszczyć Mana. No, ale to już kliknij Grzegorz. Dobrze.
No i lecimy do naturala, ale tam jest niestety... No tak, tam już jest bateria, więc... No ma detekcję Max Pax, nie można mu tego odmówić. Pytanie, gdzie jest robiony Dark Templar? Już patrzymy. Tu jest jeden Dark Templar, tu jest drugi Dark Templar. No, niestety jest detekcja. Mm-hmm. Dobrze, jakby mana, no nie wiem, jakąś sztuczkę. A, gdzie tam sztuczkę? Max Pax nawet... nawet jakby się spodziewał, bo zobaczy, ma Stalkera w przejściu i bateryjka też, no to... On chyba już wie. O, jaka awantura. Mhm, tak, no niestety no, Fenix też padnie, co jest troszeczkę lipą. No idzie Dark Templar, no i w zasadzie to będzie tyle na ten temat, tak. Drugi Dark Templar się wycofują, w sumie nie został zauważony, znaczy nie został trafiony Revelation, więc powiedzmy, że teoretycznie Manat mógłby coś tutaj podejść, coś porobić, no ale... No ale to jest stracona gra na ten moment, nie? A, to znaczy, wiadomo, Mana może dalej walczyć, ma tam 6 workerów mniej, ma trochę armii mniej, więc jakby zawsze będzie do tyłu przez bardzo długi czas. Jeśli chcemy dalej w tej rozgrywce tutaj być, ale to nie oznacza, że on już ją przegrał, nie? Wiadomo, że Max Pax może, nie wiem, popełnić jakiś błąd, to no, dokładnie tak powiedział Revelation, no ale nie, jednak nie. No, już tutaj właśnie uznał, że taniej będzie użyć mana i spróbujemy jeszcze mapę numer 3, GG. Mhm. No cóż, poszło, nie poszło w sumie. Max Pax na czerwono, mana na niebiesko, tym razem na mapie Oceanborn się pojawili. Także zobaczymy, czy coś zmieni mana, czy dalej będzie szaleć i olinować, czy znowu może Proxy Robo z tym blinkiem wjedzie. To jest mapa, na której można by tego jak najbardziej spróbować, no bo Max Pax tutaj będzie mieć swoją barykadę, tutaj można się właśnie zblinkować, znaczy stąd tutaj jakoś, no i może. To jest koncepcja, która także Gorzowi upragnione zwycięstwo. No byłaby to duża niespodzianka, bo już w zasadzie widzimy, że w finale jest ogromna szansa na Klem kontra Max Pax. W zasadzie zmierzamy do tego nieuchronnie, mimo no, dość dużych niespodzianek w tym turnieju. Ale nadal największa szansa dla Klema i Max Paxa. Max Pax niestety pokonał właśnie Geralta wcześniej. No, Showtime'a też pocisnął 2-0 w PvP. Teraz kolejny PvP Max Paxa. No widać, że ten matchup jest dość kluczowy, jeżeli chodzi o przechodzenie przez kolejne rundy Open Cupów. No wiadomo, ten rzut kostką PvP, bardzo hejcony. Szczerze powiem, że jak na przykład PvZ many, to zawsze był taki, wiesz, temat, o którym się mówiło, nie? A PvP to mam wrażenie, mi się wydaje, że mana PvP miał dobre zawsze. Czy może nie, że miał PvP dobre, tylko że miał jakby pomysły miał dobre? Aha. Ciężko mi jakby to powiedzieć, nie wiem, jakby... Nie wiem, w jakie słowa to ubrać. To nie jest tak, że to było jakoś... Że może było solidniejsze na przykład niż PvZ, o może w ten sposób? O tak, nie tak. Wiem, jakoś tak. Może mu się wygodnie gra PvP, może po prostu czuje się lepiej. Jakoś tak, nie wiem jak to nazwać, szczerze powiem. No Mana miał kiedyś taką właśnie umiejętność, że z bardzo beznadziejnych sytuacji w PvP wychodził. Myślę, że nadal czasami potrafi to zrobić, ale no, teraz jest StarCraft trochę bardziej taki odkryty, usystematyzowany. Rzadziej są balance patche, a kiedyś trochę tego mniej było i miał takie naprawdę epickie gry i na Koreańczyków też się to ma nie zdarzało. Oho, no i to nie jest dobra wiadomość. Odnajduje Proxy Gateway'a Max Pax. No właśnie, to są trzy gateway'e. I atakowany już pylon. Czyżbym usłyszał jakąś szklankę? Tak, przepraszam bardzo. Ale to jest akurat szklanka z wodą, także spokojnie. Magda sobie herbatę nalewa i puknę w tekście. Easy. Tak, szklanka o szklankę. Wiesz, no. Ja coś mówię, a Z mi też polej. Nie, wszystko jest dzisiaj, sote. Nie, naprawdę. Ja w ogóle ostatnio tak się trochę, wiesz, nie? A jak bliźniak do jema, nic. No, znaczy no, nie, że nic, to nie, no by nie przez... Nie, tak, to nie. Tyle to nie. Jak ten landshot będzie, jak wszyscy będziemy tacy kulturalni. No. Nie, no wszyscy będziemy pod krawatem, nie? Bliźniak. Oczywiście. Bliźniak będzie miał krawat taki, wiesz, po kolana, nie? No jakby, bo no. No dobra, on tutaj próbuje cały czas z tym gatewayem, no w sumie jakby udało się odbudować tego pylona, ale w międzyczasie no tak nie wygląda to zbyt... O, w sumie to jest Forgate, o przepraszam bardzo, ja tego nie zauważyłem za bardzo. O, wow, okej. Okay. No w sumie też można, nie? Jakby tak, no mam niby 3 gatewaye, ta jeden nie działa, to może po prostu dobudujmy czwarty i będzie dobrze. No i zaraz zobaczymy, czy będzie, bo tu już w sumie też jest Void Ray. Problem polega na tym, że raz, że Max Pax buduje Voida, a dwa, że on widzi, że to jest Forgate, bo tutaj zostały zwarpowane 4 Stalkery. Oj, to jest super warping! Znaczy w sensie super warping dla Max Paxa, bo on zobaczył, że 4 Stalkery zostały zwarpowane, że prawdopodobnie nie może być tam więcej gatewayów, nie?
na jednej bazie, więc co zrobię, to po prostu zaatakuję, no to był perfect, to był Ihan timing tym oraklem. Lepszego nie mogło być. Wow, to wygrywa grę. Przykra sprawa. No niestety Grzegorz Mana nie może rozwalić Voidraya taką liczbą stalkerów przy super baterii. No cóż, to jest typowa gra na Max Paxa. Myślę, że tam właśnie wykombinowałeś jakiś fajny push, to nagle Zelota cię opóźnia, tu Oracle ci wlatuje w proby. No bardzo podobnie przegrywać mi się zdarzało z Max Paxem i nie tylko zresztą z nim na coś podobnego. Także ostatnie wejście Grzegorza. Jeszcze bateryjka regeneruje tego Voidraya w tempie, no za szybkim. I zaraz będzie drugi Voidray i w sumie to już niestety jest GG. Ana nie ma probek, znaczy ma 9, czyli za mało. I tutaj jeszcze pewnie ten Oracle znowu odpali. Albo i nawet nie, Max Pax GG, well played. Kurczę, no, jedna mapa tak ładnie poszła, już się oblizałem i niestety jednak Max Pax wygrywa i awansuje do finału. No, no fajnie, fajnie. Znaczy w sensie fajnie ta pierwsza mapa, ale niestety nie fajnie, jeśli chodzi o tą resztę. Szkoda, bo naprawdę tutaj w zasadzie możemy powiedzieć, że tak troszeczkę właśnie... Jakby to powiedzieć, wiesz, to PvP to było, to nie było takie, wiesz, 25-minutowa rozgrywka, tutaj przechodzi to z rąk do rąk, widać przewagę jednego gracza, później drugiego, na samym końcu jakieś heroiczne. Nie, no tutaj w zasadzie, no jakby, wiesz, 5 minutek, koleś wleciał oraklem, bo warpin był nie tam, gdzie trzeba, no i w zasadzie tyle na ten temat, nie? Jakby dosłownie był tutaj jeden stalker. Znaczy, w sumie nie wiem tak naprawdę, czy ten jeden stalker cokolwiek by tutaj zrobił w tej linii mineralnej, bo zanim on by zestrzelił orakle, to ta orakla by, wiesz, też zabiła z 10 probów, nie? Albo bateryjkę po prostu, no zazwyczaj baterie się na to ma, albo i nie. No, ale dobra, GG.